Okej, godzina 18 na naszych zegarach, także pora zaczynać nasze spotkanie edukacyjne. Dajcie mi proszę znać, czy dobrze mnie słychać, czy widać. Slajd tytułowy, dzisiejsza data, dzisiaj mamy 30 dzień maja i ostatnie spotkanie z cyklu Mój Trading w praktyce. Dajcie mi proszę znać na samym początku, czy jest ok, czy dobrze mnie słychać. Dobrze słychać, widać. Jakbyście mogli mi napisać na czacie, ja tutaj mam podgląd na czat, także widzę wasze pytania. Jest ok wszystko, tak? No dobrze, to w takim razie zaczynamy. Dzisiaj motyw przewodni, jak zwiększyć skuteczność dzięki prostym mierzeniom Fibonacciego i fraktalności, czyli porozmawiamy sobie troszeczkę na temat fraktalności, tego w jaki sposób podobieństwo na wykresie na różnych parach walutowych można wykorzystać w day tradingu, najczęściej w takim scalpingu, day tradingu na przykładzie oczywiście naszych pozycji na eurodolarze i na funcie do dolara. To będą też układy na złocie, układy udane, układy nieudane, także troszkę tych setupów będzie. Ok, zawsze pamiętajcie, te spotkania muszą mieć takiego typu slajd, czyli oświadczenie o ryzyku, informacje o ryzyku. Z racji tego, że zajmujemy się oczywiście rynkiem walutowym, wysoce lewarowanym, także tutaj ta informacja, bardzo bym chciał, żebyście się z nią zapoznali. Ok, czego się dzisiaj nauczymy? Dzisiaj przede wszystkim pewne takie momenty związane z fraktalnością. Ja bym chciał, żeby ten jakby to słowo klucz w dniu dzisiejszym, na tym dzisiejszym spotkaniu, to jest fraktalność rynku, czyli jak to wykorzystać w praktyce między różnymi parami walutowymi. Sposób wejścia w rynek właśnie na podstawie fraktalności, czyli no troszeczkę jakby inne podejście, aniżeli to, z którym które zazwyczaj pokazuję. I dokładne takie motywy rozegrania na bazie takiej dodatniej korelacji, bo bardzo często fraktalność rynku i korelacja, one tak od strony wizualnej są bardzo, bardzo do siebie podobne. Także zaczynamy. Stara zasada na naszych webinariach już od bardzo dawna jest taka, że zadajecie mi pytania bezpośrednio na spotkaniu, czyli to jest akurat dla mnie bardzo ważne, żebyśmy tutaj rozmawiali o tradingu, żebyście mnie pytali podczas spotkania, żeby to nie był dialog, nie monolog, tylko raczej dialog. Przykład zagrania na korelację. W ogóle dajcie znać, czy wykorzystujecie w swoim tradingu korelację dodatnią, korelację ujemną pomiędzy instrumentami, czy to jest dla was ważne, czy patrzycie na to, czy nie. Możecie mi szybciutko napisać na czacie, tak lub nie. Każdy tam pewnie korelację wykorzystuje na swój sposób, ale może macie jakieś wnioski, chętnie bym się dowiedział. Czy korzystacie, czy nie, patrzycie, ok, tutaj Krzysiek nie, Tadeusz też nie, Łukasz również nie używa. Ja dzisiaj wam pokażę takiego pewnego rodzaju zagranie, no bardzo praktyczne bym powiedział, praktyczne przede wszystkim jedna para, musimy sobie zdać sprawę pomiędzy czym a czym to występuje bardzo często. Bardzo często to występuje pomiędzy parami walutowymi, na przykład pomiędzy eurodolarem a funtem do dolara. Bardzo często to występuje pomiędzy dolarem do jena a złotem, na przykład wtedy jest korelacja ujemna, natomiast ja bardziej lubię korelacje dodatnie, to znaczy jedna para tak jakby troszeczkę mi wyprzedza kierunek czy to, co się może wydarzyć, a druga para po prostu kopiuje parę szybszą, prawda? Czy można powiedzieć, że mamy dwie pary walutowe, para wolniejsza i para szybsza. No i tutaj zwróćcie uwagę, jak to rozgrywałem, były krótkie pozycje, euro, dolar, M15. Ja myślę, że setup jest dla większości łatwy, bym powiedział, może nawet oczywisty. Pozycja oczywiście krótka, wejście bardzo agresywne, wejście wyprzedzone, czyli to jest akurat taka moja przypadłość, że no może nie często, ale zdarzają mi się pozycje, gdzie widzę, że rynek nie dochodzi do FIBO, gdzieś tam próbuję to wyprzedzać. Ja się akurat do tego przyznaję, to nie jest może jakieś bardzo najlepsze rozwiązanie, ale często tak się na tym łapię. No i zwróćcie uwagę teraz, jak ja muszę sobie z tym poradzić. Stopa oczywiście muszę dać powyżej. Tutaj mamy zlecenie stop loss, to jest ta czerwona mała kreseczka, nasze zlecenie zabezpieczające. Wejście jest na 61,8 i teraz pytanie do wszystkich, jakie dodatkowe potwierdzenie tutaj widzisz. Dlaczego ja się zdecydowałem na krótką pozycję i stwierdziłem, że ten ruch jeszcze da mi zapłacić? Na razie mówimy o wejściu, za chwilkę porozmawiamy o wyjściu z pozycji. Na razie chciałbym usłyszeć od was, jakie motywy wejścia w pozycję mną kierowały.
Okej, okay, no oczywiście 61,8, no to wiadomo, to tutaj mamy to mierzenie. Są pinbary, tak, jest pierwsza informacja, że gdzieś tam podaż się zaczyna pojawiać. Jest układ ZZB, bardzo lokalny, natomiast ja tutaj oczywiście dodaję jeszcze jedno potwierdzenie, to jest ta sama para walutowa, euro-dolar M15, mamy tutaj punkty A, B, C i D. Czyli punkt D jest na wysokości, widzimy 61,8 ostatniego ruchu spadkowego. Mamy mierzenie FS100, czyli równość odcinków, czyli po prostu korekta prosta, aby równa się CD. No i tak naprawdę to jest to drugie potwierdzenie. No i teraz pytanie, czy jeżeli widzę FS100 i 61,8 i one są w miarę blisko siebie, czy to jest dla mnie dobra informacja, jeżeli coś takiego widzimy. Jeżeli ja widzę, że taki klaster, bo tutaj spokojnie możemy to nazwać klastrem, różnica, zobaczcie, między jednym mierzeniem a drugim jest niewielka, to jest kilka pipsów, to jest interwał M5, M15, także oczywiście jest to bardzo duża precyzja. No i teraz kolejne ważne pytanie. Jeżeli wchodzę w pozycję, nawet mam tutaj powiedzmy tę pozycję troszkę zbyt wcześnie odpaloną, no ale okej, czasem tak się zdarza, to gdzie muszę ustawić stop lossa? To jest akurat bardzo ważne techniczne pytanie, bo jeżeli będziecie mieli taką pozycję, no to musicie sobie zdać sprawę z tego, gdzie stopa należy ustawić. Za chwilkę powiem o tej korelacji, oczywiście, tak, tak, bo to jest ten przykład zagrania. Stop loss powyżej, na pewno powyżej 61,8 i mierzenie FS100. Ja mam generalnie, słuchajcie, taką zasadę. Jeżeli gram krótką pozycję, czyli jeżeli gram shorta, i mam powiedzmy tutaj ruch jakiś spadkowy, tutaj wynikają dwa poziomy, dwa klastry Fibonacciego, czyli pierwsze mierzenie Fibo i drugie mierzenie Fibo, to stop loss powinien być, zobaczcie, powyżej tutaj drugiej projekcji, czyli powyżej tego górnego mierzenia. Zawsze powyżej klastra Fibo, tak? Powyżej mierzenia FS100. W tym wypadku, ile średnio daje stopa? Średnio daje stopa, Łukaszu, nie więcej jak 10-12 pipsów. No rzadko kiedy, rzadko, chyba że mam dużą zmienność, no to wiadomo, muszę dopasować. Ale jak sobie z tym radzę? Zobacz, prosta zależność. Jeżeli widzę, że tutaj mam wejście w pozycję, tutaj mam stopa, to zwróćcie uwagę, pierwszy, drugi, co najmniej stosunek zysku do ryzyka musi być 2, może nawet 2,5 do 1. To jest dla mnie taka pierwsza przesłanka. Zobaczcie, ja ustawiłem target na wysokości punktu C, nie na wysokości punktu A. Dlaczego? Dlatego, że zdałem sobie sprawę, i tutaj też jest akurat bardzo ważna techniczna taka wskazówka, że zamknięcie było tutaj. Zobaczcie. Zamknięcie mamy tutaj, natomiast tutaj jest położenie punktu C, prawda? Więc tutaj nie możemy dać idealnie na wysokości punktu A, bo tutaj jest już wtedy dołek, tak? Musimy dać powyżej, musimy dać na zamknięciu. Czyli tak, pierwsze co robimy, no to oczywiście geometria, tutaj w skrócie napiszę plan działania. Drugie, potwierdzenia, czy na przykład Fibo, czy tam klastry Fibonacciego. Trzecie, czyli mamy stosunek zysku do ryzyka, czyli tutaj w ogóle czy nam się opłaca, czy się nie opłaca, stosunek zysku do ryzyka 2 lub 2,5 do 1. Punkt numer 4, odchylenie, czyli wysokość stopa. No bo pamiętajcie, jeżeli stop loss by wyszedł tutaj, nie wiem, 20 pipsów czy 25, to mimo że ja mam potencjał do wejścia i wszystkie powiedzmy inne warunki są spełnione, ja takiego wejścia nie będę miał. Dlaczego? Ano dlatego, że jest to zbyt duża, wiecie, zbyt duża różnica, zbyt duży stop loss. Okej, co tutaj jeszcze takiego mamy? To jest euro-dolar. Dobra, dajcie znać, czy możemy przejść już do tej korelacji z funtem, bo tam jest naprawdę bardzo ciekawy motyw, ciekawa sytuacja. Euro-dolar jest jakby jasny, sposób rozegrania tego, ustawienia stopa, targetowanie, bo zwracam uwagę na target, bo często jest tak, że mi gdzieś wysyłacie, że targetujecie do ostatniego dołka, na przykład do punktu A. No tutaj mamy, zobaczcie, punkt C troszeczkę wyżej. Więc to jest ważne, żeby nie targetować idealnie do dołka, tylko patrzeć, gdzie te dołki były wcześniej. Okej, fraktalność rynku w praktyce. Zobaczcie, to jest dokładnie bardzo podobne zagranie, znaczy podobne zagranie, jeżeli chodzi o czas i o porę dnia. I teraz pytanie do wszystkich. Chciałbym, żebyście się przyjrzeli dokładnie,
czy mamy tutaj pewnego rodzaju podobieństwo z eurodolarem, czy absolutnie tutaj wejścia by nie było. Proste pytanie, czy widzisz tutaj korektę prostą, aby równa się CD? Ja wam zaznaczyłem różne warianty, zwróćcie uwagę, tu mamy mierzenie FS100, tu mamy mierzenie FS100 i pytanie, czy widać równość fal? No pytanie, słuchajcie, jest troszeczkę podchwytliwe. Są równe czy nie są równe? No, dajcie znać. A tam niekiedy piszecie, widzę, że są idealnie równe, że są równe. A kto twierdzi, kto uważa, że te fale, te korekty nie są takie same, nie są równe? Kto uważa, że nie są równe, że nie ma tutaj warunku, ja może nawet tak symbolicznie to skreślę, AB nie równa się CD. Kto tak uważa? No, widzę, dzisiaj mało aktywni jesteście. Dobijamy na razie do 100 osób. Słyszycie mnie? Rozmawiajcie ze mną, bo jest mi wtedy łatwiej. Oczywiście, nie ma tutaj równości fal, czyli zwróćcie uwagę, że zamknięcia są powyżej FS100. Knoty są praktycznie pomiędzy, zobaczcie, pomiędzy jednym niebieskim mierzeniem, a drugą projekcją. No i te knoty są pomiędzy jednym, a drugim poziomem. No, tutaj bym powiedział, że nie ma tej równości, że nie ma tej równości. Górne cienie by zniechęciły, Łukasza, mnie tak samo, ja tutaj pozycji nie otwierałem przede wszystkim na równość fal, czyli na geometrii, aby równa się CD, absolutnie nie. Czy mamy tutaj korektę prostą równą, czyli aby równa się CD? Nie, nie mamy. Odpowiedź brzmi nie. No dobra, no to w takim razie pytanie, czy jeżeli bym sobie dodał tutaj zewnętrzne mierzenia Fibonacciego, powiedzmy jest to fala BC, czyli tutaj mamy A, tu mamy B, tu mamy C i tu mamy D. Dajcie znać, czy jeżeli bym zaznaczył to w ten sposób i dołożył zewnętrzne mierzenie fali BC, czy to mi cokolwiek zmienia? Czy to mi coś daje, moi drodzy, czy to nic dalej nie daje? Czy nie ma tej precyzji? No, jestem ciekawy waszego zdania. A piszecie 127,2, natomiast zobaczcie te wybicia. Jest niby klaster, no dobrze, ale pytanie teraz, czy tego typu klaster, który mi tutaj pokazujecie i twierdzicie, że jest, czy on jest precyzyjny? No niestety, wiecie co mi tutaj nie pasuje? Nie pasują mi te górne cienie. No jeżeli byłyby zamknięcia i te cienie byłyby malutkie, tak jak, nie wiem, na przykład na tej świecy, tu masz malutki cień, to okej, okay, to jeszcze przejdzie. Natomiast jeżeli będą takie górne, duże cienie wybite powyżej 127,2, nie, absolutnie, to nie przechodzi. To nie przechodzi. Także tutaj nie mamy niestety ani potwierdzenia zewnętrznego, to skreślamy. Nie ma również AB równa się CD, też sobie to symbolicznie skreślimy. To jest typowy przykład zagrania na korelację. Co to znaczy? Jeżeli na eurodolarze mam taką okazję, jeszcze raz się cofniemy, zobaczcie, tutaj mamy to bardzo ładnie zrysowane, czyli jest bardzo precyzyjny rynek, jest korekta prosta, jest 61,8, no i widzimy ewidentnie, zobaczcie, tutaj rynek ten poziom zaksięgował. No tak, i jeżeli bym widział, i słuchajcie, tu przechodzimy do sedna sprawy, jeżeli ja bym widział taką sytuację na funcie, ale nie miałbym z boku eurodolara i nie zagrałbym na korelację, to czy ja bym rozegrał w ogóle funta samego z siebie, czy nie? Proste pytanie, prosta odpowiedź, tak czy nie? Napiszcie mi. Jeżeli bym nie widział korelacji z eurodolarem i tylko bym obserwował funta i dokładnie to pomierzył, czy ja powinienem to rozegrać, czy nie? Nie powinienem, zgadza się. Mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją. Tak, jeżeli ja bym nie widział eurodolara, tam nie miał wejścia funta, w takim kontekście nie rozegram. Dlatego, że jest po pierwsze zbyt mocno to rozciągnięte, po drugie duża jest niedokładność, to znaczy górne cienie wybijają FS100, po trzecie nie ma żadnej geometrii, no bo widzimy, że się rozjechało, nie ma AB równa się, nic nie ma. Tak naprawdę nic nie ma, jest lokalny podwójny szczycik, no ale nie oszukujmy się, podwójny szczyt bez projekcji FIBO, bez dobrego miejsca technicznego tutaj niestety nam tematu nie załatwia. Nie sprawdzałem, czy był tutaj wolumen, czy tego wolumenu
Nie było. Ok, dobrze, słuchajcie, dajcie znać, czy możemy przechodzić dalej. Czy ten przykład z korelacją między eurodolarem a funtem ciekawy dla Was? Chcielibyście poznać takie zagrania właśnie oparte na korelacji na przykład, czyli porównując typową analizę, najlepiej w czasie rzeczywistym albo na symulatorze możemy sobie to zrobić, pomiędzy danymi instrumentami, na przykład pomiędzy eurodolarem a funtem, pomiędzy, nie wiem, dolarem do jena a złotem. Tak? Okej, okay. No to jest taka ciekawostka. Myślę, że na tym etapie już każdy jest jakby na tyle świadomy tych, czy znacie te inne narzędzia, więc tutaj takie dodatki, akurat bardzo ważne, się przydadzą. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Pojawia w ogóle, dajcie znać, czy jesteście na FX Parkiet. Napiszcie mi, tak czy nie, fxparkiet.pl, nasz serwis społecznościowy. Tam codziennie rozmawiamy o sesji, wrzucamy sobie różne możliwe okazje, setupy, trady, dyskutujemy, uczymy się od siebie, także to jest akurat bardzo fajne, że tam jesteśmy bardzo aktywni. Jesteście, bardzo się cieszę. Zobaczcie, ja wczoraj wrzucam informację, że dobieram długie pozycje na złocie. Tych pozycji miałem w sumie trzy. Część jeszcze mam, bo udało mi się przetrzymać. Widzę, teraz wychodzimy górą, 1303 niecałe, więc ja myślę, że to już jest ten kierunek obrany na dobre. Długie pozycje wrzuciłem i już wam tłumaczę dokładnie, bo wcale zagranie takie łatwe nie było, ale to zagranie, jak widzicie, jest. Pierwsze pytanie, proste pytanie. Wystarczy, że odczytacie to, co tutaj jest i odczytacie ten pomiar. Na co było wejście w pozycję? Dlaczego ja w ogóle byłem tak pewny i tak przekonany tego trade'u, że on wypali po prostu, tak? Bo może nie, to nie mogę powiedzieć, że to był pewniak, absolutnie nie. Natomiast było to zagranie, bym powiedział, wysoce prawdopodobne. Po pierwsze mamy oczywiście FSTOP, tak jest, czyli potencjalna korekta prosta 1 do 1, zobaczcie, A, B równa się CD, troszeczkę wybita, no i tak jak powiedziałem, wcale nie taka łatwa do zagrania. Już wam tłumaczę, dlaczego nie była taka łatwa. To jest interwał M30. Jak sądzicie, czy z tego interwału, czyli z M30 było wejście w pozycję, odpalałem długą pozycję, czy wejście było na interwale mniejszym? Jeżeli na mniejszym, to... Co proponujecie? Jaki to mógłby być interwał? Konkretnie mi napiszcie, bo tutaj wam za chwilkę pokażę, co takiego na tym interwale się pojawiło. Jeżeli, i tutaj uważna uwaga, jeżeli by się to nie pojawiło, jeżeli bym tego motywu nie widział, złota bym nie rozgrywał. I tutaj macie, moi drodzy, odpowiedź. Uważam, że tego typu zagranie, podmarkowanie ceny, czy w ogóle sam motyw markowania ceny jest wam znany. To mocne rzucenie, ta czarna świeca, chyba jest, chyba ten motyw kojarzymy, prawda? W ogóle dajcie mi znać na czacie, czy ktoś go nie zna. Czy ktoś nie zna tego typu takich pułapek, one się często pojawiają pod kątem właśnie mierzeń Fibonacciego czy układów harmonicznych. Takie mocne zrzucenie, zamykamy się gdzieś tam na Fibo i jest to najczęściej pojedyncza świeca. Okej, nie wszyscy znają, szybciutko powtórzymy, to jest tak zwany sztuczny ruch. To jest sztuczny ruch, czyli jeżeli zobaczycie nagle duży ruch na południe, spadkową świecę, to jest ta czarna świeca zaznaczona kolorem zielonym i ona się zatrzymuje i wypełnia przy okazji układ, bo zobaczcie, ona wypełniła mierzenie FS100, jednak idealnie do tego miejsca doszedł, to co to znaczy dla mnie, dla tej idei, jak ja mogę na tym skorzystać, zarobić, to znaczy, że to była końcówka ruchu. Czyli to znaczy, że mnie interesuje odbieranie długich pozycji i ten ruch był kończący. Ten ruch, zobaczcie, na wyższym interwale, to był ruch kończący tę falę CD. Bardzo fajna taka pułapka, znaczy fajna, jeżeli ją znamy, bo bardzo dobrze działa, tak?
Chodzi o to, żeby wzbudzić panikę, Dominik napisał. Bardzo słuszny wniosek, oczywiście. To jest taki moment, gdzie tutaj panikujemy, lecą stopy, jest czyszczenie stop lossów, dolny cień zostaje i tak dalej. Generalnie bardzo nieprzyjemna sytuacja, jeżeli się damy na to nabrać. Tak? Ta sama sytuacja jest na górze, czyli jeżeli mamy bardzo mocny popyt, to bardzo duża szansa na tym, czy bardzo duża świeca popytowa, no to jest szansa na to, że jest to sztuczny, wykreowany ruch, najczęściej na pojedynczej świecy. No i tutaj zobaczcie, wejście jest na następnej świecy, może troszeczkę spóźnione, z targetem pod bardzo lokalnym układzie, układ ZZB, na czerwono sobie to zaznaczymy. Myślę, że ten ZZB jest widoczny i tego nie trzeba chyba za bardzo tłumaczyć, tak? Tutaj mamy dołek, tutaj mamy kolejny dołek, tu mamy kolejny dołek. Zobaczcie, tu już widać ten układ ZZB, czyli widzę, że pierwsze trzy testy były, czwarty udany, przełamany i tutaj mamy charakterystyczną cofkę, zawrotkę, prawda, wybicie cofka i znowu jedziemy w dół i znowu mamy, zobaczcie, cofkę, tak, podbicie pod ten układ. Ok, no i mamy dojście do tego miejsca. Dobrze, dlatego tutaj był target ustawiony na sztywno. Była, widzę, potem jest cofka, to co widzimy, no i teraz rynek znowu nam gdzieś na złocie odjeżdża i testuje te poziomy z wczoraj. Okej, ważne pytanie, słuchajcie, do tego momentu, czy jest wszystko jasne, czy ten setup na złocie, który był, czy on jest jasny, czyli może się przełączymy na platformę, żeby wam to jeszcze raz pokazać, bo to jest dosyć ważne. Ok, rozpiszemy sobie to. No, widzę, nie wszyscy mi tutaj odpisali, także chyba taki prosty wcale nie był, skoro mi nie potwierdzacie. Zobaczcie, od czego zaczynamy? Zaczynamy tak, wstaw, obiektyw Fibonacciego, zasięgi. Mamy równość fal AB, BC i CD, czyli punkt D. W tym miejscu 1294. Jako potwierdzenie użyłem tutaj FS100. Oczywiście od tego zaczynamy, Łukaszu. Pamiętaj, pierwsze co robimy, to jest geometria, czyli mierzymy równość fal, sprawdzamy, czy odcinki są podobne, czy są równe i tak dalej. To jest ważne. No i tę równość mamy. Punkt D tutaj wypada. Kolejna rzecz. Schodzę na niższy interwał i to jest to, co chciałbym wam pokazać. Bo gdyby nie ta świeca, prawdopodobnie ja bym nie miał wejścia. Tutaj był jeszcze jeden motyw, o tym za chwilkę. Najpierw sobie tę świecę. Zwróćcie uwagę, ja celowo wykres powiększam, żebyście zwrócili na uwagę na tę świecę. Bardzo mocny, dynamiczny ruch. W ogóle dajcie znać, czy zagranie, czy sam trade w skali od 1 do 10, 1 bardzo łatwy, 10 bardzo trudny, jak go oceniacie? Jakbyście mogli mi tutaj wszystkie osoby napisać na czacie. W skali od 1 do 10, 1 bardzo łatwy, 10 bardzo trudny. No widzę, takie raczej dziewiątki się pojawiają, ósemki, siódemki. No tak, ja bym powiedział układ wymagający. Tutaj duża zmyłka, duża pułapka, to jest właśnie to markowanie ceny. No, jeżeli byśmy gdzieś wyprzedzali, to mogłoby nas poczyścić zdrowo, tak? Poczyścić nasze stopy. Stop loss. A, dobra. Kolejna rzecz, czyli tak, mamy mierzenie FS100, mamy markowanie ceny, to jest jasne. I kolejny, trzeci element. Ciekawy jestem, czy ktoś na to zwrócił uwagę, czy nie. Ja na razie tego nie podpowiadam. Przyjrzyjmy się na wykresie. Co tutaj jeszcze takiego było? Tu mała podpowiedź. Ten motyw był omawiany, był pokazywany na tych spotkaniach środowych. Ja o nim mówiłem, nie pamiętam teraz, czy to było trzecie czy czwarte spotkanie, ale było to już dobrze omawiane. Chciałbym, żebyście mi podpowiedzieli, co takiego tutaj mamy. Piszecie podwójny test FIBO, tak, i test poziomu Fibonacciego, oczywiście to też, tak, to może być jako czwarte potwierdzenie, no dobrze, ale mała podpowiedź, słuchajcie, znowu, czy czas wejścia, czy pora dnia, jeżeli wchodzimy w pozycję, czy pora dnia ma znaczenie, czy nie, jak sądzicie? Czy ja taki układ rozegrałbym o 23:30 na przykład? Rozegrałbym taki układ o 23:30, tak czy nie?
No, widzę, nie, oczywiście, że nie. Tutaj już się pojawiają poprawne odpowiedzi, czyli podpowiedź zadziałała. Oczywiście chodzi o motyw amerykański. Ameryka się otwiera, tak jest. Zobaczcie, jaka to jest godzina. 15:30, 16:00. Szybkie zrzucenie. Typowy przykład motywu amerykańskiego. Mam nadzieję, że każdy motyw kojarzy. Nie chciałbym, żebyście się dali nabrać na taką pułapkę właśnie Jankesą, bo to często się pojawia. Mocna zrzutka, wypełnienie układu, dobra poradnia i odjeżdżamy. To jest, słuchajcie, naprawdę stały motyw. Zobaczcie, jedna świeca nam zjechała bardzo mocno, po czym całą tą świecę z nawiązką tak naprawdę dwukrotnie odłożyliśmy i dwukrotnie był zasięg wypełniony wyżej, nie? Więc to jest ten ruch, który chciałbym, żebyście po prostu z tego dzisiejszego spotkania zapamiętali. A dobrze, trzeci przykład przed nami. Dajcie znać, czy możemy jechać dalej. Zaraz, co tutaj takiego mamy? Tutaj jeszcze został układ nieudany. Jedziemy dalej. Na ile pipsów tutaj pytacie? Dobrze, gdzie target? Ok, szybciutko sobie powtórzymy. Też wskazówka. Tak, jeżeli widzicie nawet lokalny układ ZZB. To miejsce, ja zaznaczam, no, powiedzmy zielonym kolorem. Może troszeczkę mocniejszy zaznaczę. $1,302,50. Mam pierwszy, drugi, trzeci test. Mamy wybicie i mamy powrót. Zobaczcie ten charakterystyczny motyw. On nawet jest dobrze widoczny na tych świecach mniejszych. To jest taki motyw, który dla mnie na pewno nie będzie obojętny, jeżeli chodzi o targetowanie. Zobaczcie, moment wybicia, wyjścia dołem, przetestowanie i dalej jazda w dół. I jeżeli ja widzę ten poziom, to i jestem powiedzmy tu w długich pozycjach, tak jak byłem, to na pewno będę zamykał przynajmniej część pozycji i to jest naprawdę wskazane. Zobaczcie, tutaj, tutaj, tak? Czyli widzę, że dochodzimy, mamy zaksięgowanie poziomu 1302, jest zamknięcie, skeszowanie tak zwane pozycji. Dobrze, właśnie, jeżeli są jakieś techniczne pytania, no to śmiało, pytajcie mnie, zadawajcie te pytania. Jeżeli nie ma pytań, no to lecimy dalej. Poczekam chwilkę, zobaczymy, co się pojawi na czacie. Nawet jak macie jakieś takie pytania, które może wydają wam się proste, pytajcie, bo dzisiaj mamy ostatnie spotkanie, bym chciał z wami porozmawiać. Tak, żeby sobie troszeczkę ten cały nasz cykl 8 webinariów podsumować. Gdzie stop loss, Marzena pyta. Jasne, stop loss. Stop loss musi być poniżej markowania, zawsze, dlatego tutaj był w tym zagraniu dosyć duży, bo wchodziłem tutaj, już wam pokazuję generalnie jakie były wartości, wejście było mniej więcej tutaj w tym miejscu, ze stopem tutaj, no tak, niecałe 3 dolary, natomiast target był wzięty ile? Już wam pokazuję, około 7,5, czyli te 3 do 1 nawet można powiedzieć wycisnąłem. Całkiem przyjemnie, jak na interwał M5, M15. Zawsze mnie zastanawia, Krzysztof, dlaczego nie piramidujesz na ETS-ie? Krzysiu czasem piramiduje, czasem nie. Jeżeli to jest szybkie zagrania, tu akurat był rynek bardzo szybki, bałem się troszeczkę jeszcze jednego czyszczenia stopów, więc nie zawsze. Jeżeli byłoby to bardziej takie wygładzone, bym się czuł pewniej, bo to jest już taka, wiesz, trochę intuicja. Tutaj akurat tego zagrania oprócz markowania ceny nie czułem, więc po prostu było na zasadzie sztywne 2 czy tam 2,5 do 1. No jednak piramidowanie to już jest taka wyższy stopień zaawansowania. Tak, to się zgadzam z tym. Czy wchodzimy na pierwszej świecy wzrostowej? Dwa modele wejścia są, Ryszardzie. Albo wchodzimy na mierzeniu bezpośrednio FSTO, czy 1294, albo wchodzimy po pierwszej czy na pierwszej świecy po markowaniu ceny. Zapamiętajcie sobie to, czyli mamy markowanie ceny, mocne zrzucenie, kolejna świeca się otwiera i ustawiamy stopa poniżej markowania ceny. Jak najbardziej tak. No ale to musimy już po prostu stwierdzić, czy odległość do stopa nie jest za duża, prawda? No bo jeżeli jest za duża, no to też o tym należy pamiętać, że wtedy pozycję należałoby zmniejszyć.
Dobrze. Okej. Tyle, jeżeli chyba chodzi o ten przykład. No chyba, że są jeszcze jakieś pytania, to śmiało pytajcie. Możemy dalej. Czy będzie nagranie na FX Parkiet? Nie, na naszej playliście na YouTubie, na Fibonacci Team. Playlista nazywa się Mój Trading w praktyce i tam sobie możecie zobaczyć te wszystkie nagrania. One są bardzo praktyczne, także generalnie polecam. Dobrze, lecimy dalej. Słuchajcie, to już mamy omówione. Czy stop loss może być na zniesieniu Fibonacciego? No i tutaj chyba moje największe błędy w tych ostatnich dniach, jakie popełniłem, również na złocie. No mega pechowo. Ja już wam pokazuję. Co takiego zrobiłem, co zrobiłem źle. Oj, troszkę chyba przeskoczyłem slajdy, widzieliście, mam nadzieję, że nie. Pod co w ogóle zagrywałem? Pod co było zagranie? Tutaj są dwie pozycje, zobaczcie. Pierwsza, potem druga. Obie się zakończyły, żeby było jasne, na minusie. Wyleciałem w bardzo głupi sposób na minusie. Dwie straty, podczas gdy rynek poszedł idealnie w moim kierunku. Zobaczcie, ja to zostałem wyrzucony praktycznie co do punktu, co do pipsa. A pod co w ogóle było zagranie? Jak sądzicie? Jeżeli byście widzieli taką sytuację, czy na złocie, czy na eurodolarze, czy na ropie, próbowalibyście wchodzić w pozycję? Tak czy nie? Tak, mamy układ harmoniczny. Tutaj część z was pisze, że mało potwierdzeń. Tak, ja się z tym zgadzam. Układ nie był wcale jakiś bardzo pewny. Układ, pod który wchodziłem, chociaż tutaj taki bardzo łamany RGR był, ja już wam go zaznaczam. Od początku sobie zaznaczamy lewe ramię. Tutaj mamy na samym szczycie głowę. O, i swoją drogą, jako powtórka, zobaczcie tę świecę popytową, ta mocna świeca, która nam dochodzi do głowy, typowe podbicie, markowanie ceny, sztuczny popyt. Ważne pytanie, chciałbym, żeby każdy odpowiedział, czy widzicie ten sztuczny ruch w tym momencie, czyli podbicie do głowy, ta duża świeca popytowa, czy każdy to widzi? Widzicie to? Dajcie mi znać. Ta biała, mocna świeca, która podbija do głowy. Jeżeli zobaczycie u siebie, czyli w momencie, jak będziecie analizowali rynek, coś takiego i to jest wybicie na sztucznym popycie albo sztucznej podaży, ta świeca będzie bardzo podobna do tej, bo one akurat taki mają kształt, to niech wam się zapali pomarańczowa albo czerwona lampka gdzieś tam z tyłu głowy. Bardzo ciekawy motyw, na pewno najpierw sobie poobserwujcie, dopiero potem to poćwiczcie rozgrywać, ale uwierzcie mi, jest to mega pomocne, naprawdę. OK, wracając do naszej pozycji, tutaj jako powiedzmy praca domowa, markowanie ceny do poćwiczenia, czyli te sztuczne świece na ekstremach. Co takiego mamy? Pod co było zagranie? No mamy lewe ramię, mamy głowę, mamy prawe ramię. Co mi się podoba? Podoba mi się przede wszystkim to, że lewe ramię jest na wysokości ramienia prawego, czy też odwrotnie, prawe na wysokości ramienia lewego. Zobaczcie, tu było podbicie, tutaj był poziom z lewego ramienia, no generalnie jest to ten sam poziom, prawda? Czyli technicznie bardzo dobrze. Mamy układ harmoniczny jaki? Pod co było najpierw zagranie? Najpierw zagrywałem na 7,86 pod Leonarda i gdzie ustawiłem, albo inaczej, gdzie popełniłem największy błąd? Gdzie popełniłem tutaj największy błąd w zagraniu numer 1, czyli tutaj, o, tu było pierwsze wejście w pozycję, pierwsza pozycja. Gdzie popełniłem ten podstawowy błąd, no może nie początkującego, ale podstawowy. Stop loss na 886, tak jest, ciasny stop lub stop loss. Na poziomie FIBO piszecie, ja teraz czytam wasze komentarze, bo tutaj widzę, się uaktywniliście, bardzo dobrze. Tak, tutaj największym problemem było to, że
Było za szybkie wejście, to było bardzo nerwowe wejście, ja muszę wam się przyznać, bo tutaj akurat zmienność, to ta cena latała góra-dół. Ja dostałem po drodze ze dwie rekwoty. Te rekwoty też mnie troszeczkę wybiły w ogóle z całego kontekstu zagrania, to już tak jako tam taki no, niepotrzebny dodatek, który się pojawił, taka sytuacja, taka okoliczność się pojawiła. No i niestety, tak, wszedłem w pozycję ze stopem, znaczy wejście w pozycję nie było jeszcze złe, tak, stop loss był źle ustawiony, był ustawiony na 8,86, tutaj cena niemalże idealnie dotknęła, tak jakby poszła po mojego stopa, no dobra, wylatuje na straci. Gdzie był problem na drugim zagraniu, zobaczcie tutaj, że ustawiłem stopa za ciasnego. Stop loss powinien być ustawiony z tej drugiej pozycji również powyżej 8,86, tak jest i by wytrzymał. Spokojnie by wytrzymał, zobaczcie jaki ruch nastąpił, no ile, 4 albo 5-krotnie razy większy aniżeli stop loss. Także tutaj spokojnie bym targetował na pewno do tych dołków, spokojnie. To i tak wam wychodzi stosunek zysku do ryzyka. Na oko widzę, ile mamy, 1, 2, 3, no jakieś 3 do 1. Także tutaj przede wszystkim moim głównym jakby błędem było to, że ustawiłem stopa zbyt ciasno i na poziomie FIBO. To taka, niech to będzie taka przestroga dla was, tak, że jeżeli nawet ten stop loss ma być większy, niech on będzie większy, ale niech on będzie powyżej poziomu FIBO. Ustawianie stopa na poziomie FIBO, jak widzicie, nawet jest to w książce pana Burkowskiego dosyć dobrze omówione, nie jest to dobre rozwiązanie. Tak, tutaj był za ciasny stop loss w drugim wejściu, to co Marzena piszesz, zdecydowanie. Tutaj mnie naprawdę ta, no niestety brak precyzji, brak dokładności troszeczkę zabolało, bo rynek idealnie doszedł, stop loss jakby ciut większy by wytrzymał. No cóż, dwie stratne pozycje wtedy były na złocie. W ogóle dajcie znać, kto ma takie podobne problemy jak ja, może nie zawsze, ale pewnie się zdarzają ze stop lossami, czyli ustawiacie zbyt ciasne stopy. Kto ma takie problemy? No właśnie, widzę, że są, tak, zbyt ciasne stopy, często o, przyznajecie się, tak, to jest powszechne takie zjawisko, powszechny problem. Ja sobie radzę w ten sposób, że właśnie odczytuję położenie stop lossa względem poziomu Fibonacciego. Jeżeli 7,8 lub 8,8, to ja wiem, że ta cena ma być wyraźnie, że stop loss ma być wyraźnie powyżej tych poziomów. Więc to jednak tutaj poziomy FIBO no, przychodzą z pomocą. No, Łukasz pisze, że ostatnio na Kiwi 1,5 pipsa za mało, rynek odbił się na 80. No właśnie, no właśnie. Tutaj jest, zobacz, bardzo podobna sytuacja. Dosłownie 2-3 pipsy z drugiej pozycji bym ustawił wyżej, tak, i rynek by mnie tutaj idealnie domknął. Dlatego potrzebuję hedgingu, Krzysztof napisał. Tak, hedging jest rozwiązaniem. Hedging, tutaj nawet dobra wiadomość dla was, bo wczoraj rozmawiałem z Wasko, z naszym stałym uczestnikiem live tradingów, który powiedział, zapowiedział się już oficjalnie, że w czerwcu nas odwiedzi, zrobimy drugie podejście do hedgingu. Ja myślę najpierw przygotować się do tego bardzo porządnie, na takich przykładach dokładnie, żebyście wiedzieli po prostu co i jak należy robić, nie? Żeby odpowiednio się do hedgingu przygotować, bo wcale nie jest to takie łatwe, tutaj absolutnie do niczego nie namawiam, ani nie zachęcam was do stosowania, ale hedging jest całkiem ciekawym stylem. Na pewno będzie to nie ten piątek, nie w tym tygodniu z racji tego, że mamy długi weekend, tylko pewnie następny. No parę razy uratował mi tyłek, Łukasz napisał, tak, ja też hedżuję, może nie na wszystkich rachunkach, ja bym powiedział, że na kilku, na dwóch, w sumie na jednym tak bardziej, stosuję ten styl, tak, jest to podejście, jest to bardziej wymagające podejście, już tak tylko kończąc myśl, warto to robić na jednym instrumencie, dlatego że można się pogubić, jeżeli jest zbyt dużo pozycji, uwierzcie mi, nikt tutaj nie jest alfą i omegą, tak, że w pełni wszystko kontrolujemy, można się pogubić nawet przez nieuwagę. Ja też parę razy tak miałem, Wasko też mówił niekiedy, że zamknął nie tę pozycję, to trzeba. To jest normalne, wiecie, normalny błąd ludzki, tak? Także tutaj hedge, jeżeli będziemy pokazywać już bardziej rozbudowany hedging, typowo w celach edukacyjnych, to zrobimy to właśnie na jednej parze walutowej, pewnie na DAX-ie, zobaczymy jeszcze. Okej. A dobrze, słuchajcie, tyle tytułem podsumowania. Dzisiaj takie troszeczkę może krótsze spotkanie. A tutaj piszecie DAX, 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 Krzysztof, tak, zrobimy to pewnie na DAX-ie albo na Eurodolarze,
Ja jak hedżuję, to też na eurodolarze, na funcie, a Wasko, jak wiecie, na DAX-ie. Także pewnie albo na tym, albo na tym. Tytułem podsumowania, bo to też często mnie pytacie, czy WIBOR jest niezbędny, aby zarabiać. Oczywiście, że nie. Jeżeli macie inne, bardziej skuteczne układy, chociaż ja przez ponad 10 lat nie znalazłem takich, ale chętnie bym się o ich istnieniu dowiedział. Są układy price actionowe, jest teoria Falleliota, są różne podejścia, okej, to bardzo fajnie, natomiast tak naprawdę w tradingu chodzi o dwie rzeczy. Ja to zrozumiałem po kilku dobrych latach. Pytanie do Was, czy wiecie, o co chodzi w tradingu? Nie piszcie tylko, że chodzi o zarabianie kasy, bo to jest, wiecie, oklepane. Nie o to chodzi. Ja mówię w takim typowym podejściu praktycznym, praktyka, jeżeli zapytacie zawodowego tradera, o co chodzi w tradingu, o co chodzi w Twoim zawodzie? Jak sądzicie, są dwa takie słowa. To, co rozmawiam z chłopakami, to oni się podpisują pod tą obiema rękoma. Bardzo fajnie Tomek napisał, idealnie, tak jest, precyzja. To jest to słowo numer jeden, punkt numer jeden, precyzja. Chodzi o precyzję wejścia, precyzja, tak jest. Cierpliwość, oczywiście, tak jest. To jest to, co ja powtarzam, 80% czasu to jest czekanie, czekanie na sygnał. Sygnał, jeżeli jest, ma być precyzyjny. I chodzi o budowanie przewagi, o skuteczność, tak? Jeżeli ja sobie policzę falę 1, 2, 3, 4, 5, czy ja jestem w stanie uzyskać jakąś przewagę na rynku? No raczej nie, bo to jest takie, wiecie, może na dwa uda. Jak się nie uda, to a jakby, może się uda, może się nie uda, nie? Nie. Precyzja i skuteczność układu ma być określona za pomocą pewnych mierzeń, pewnych poziomów, pewnych narzędzi. Narzędzia Fibonacciego są w stanie Wam dać taką precyzję, są w stanie zwiększyć Waszą skuteczność. Tak? Oczywiście nie są konieczne. Jeżeli ktoś, tak jak mówię, nie lubi Fibo, a ma inną swoją strategię, okej, niech tym traduje, niech zarabia, nic mi do tego. Tak? Natomiast ja tutaj pokazuję rozwiązania, że Fibo po prostu wzmacnia Waszą strategię, pewne sygnały, pewne motywy. Brać to, co daje rynek, nie liczyć na 1000 pips. Zgadzam się, Tomku, podpisuję się pod tym, oczywiście, że tak. Nie może być tak, że chcemy wziąć, nie wiem, mamy założenie na 30 pipsów, mamy już 50 i mówimy, a to akurat idziemy na 100. Nie, bo rynek ci zabierze te 50 i nie będziesz miał nic, a najgorsze, co może być, z zyskownej pozycji stajesz się traderem stratnym, czyli zyskowne jest minus, no i to bardzo niekorzystnie na psychikę akurat wpływa. A dobrze, tyle tytułem, moi drodzy, podsumowania tego całego kursu. Mam nadzieję, że Wam się kursu, czy też całego cyklu bardziej. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Tutaj chciałbym go kontynuować. Zastanawiam się jeszcze, czy robić to w czerwcu, czy może w drugiej połowie czerwca. Zadecyduję, będę Was informował. W ogóle dajcie znać, czy te środy o godzinie 18 to był dobry taki termin, dobra pora. Dnia, pora tygodnia. Podobały Wam się w ogóle te spotkania, gdzie omawiam swoje transakcje, pokazuję narzędzia. Spoko, tak? Piszecie super przed meczami, jak najbardziej, bardzo, bardzo fajne spotkania. Piszecie ok, to są spotkania bardziej praktyczne. Ja od samego początku tak o nich mówiłem, informowałem, że tutaj nie ma jakby czasu na prezentowanie pewnych mierzeń, bo wychodzę z założenia, że każdy te mierzenia i informacje zna. Tutaj chodzi o praktykę. To jest 90% praktyka, naprawdę. Także te spotkania na tym poziomie, a może jeszcze bardziej zaawansowanym, chciałbym kontynuować. W poniedziałki oczywiście jest nasz mentoring, grupa mentoringowa, aż pierwsze spotkanie się odbyło. Dzisiaj wysyłałem materiały, mam nadzieję, że każdy je otrzymał. Dużo, dużo wysłałem Wam materiałów, e-booka, 3 bonusy, strategie, prezentacje. No, dużo, dużo tego. Mam nadzieję, że jesteście pozytywnie zaskoczeni, zadowoleni. Spotykamy się w następnym poniedziałek, 4 czerwca i no, będę Was oczywiście jeszcze informował o tym, także no myślę, że do zobaczenia na następnym spotkaniu, bo teraz tak patrzę jeszcze na kalendarz i nie widzę nic w tym tygodniu, bo w tym tygodniu no to tak, jutro mamy święto, pierwszego raczej tu jest ten długi weekend 4-dniowy, więc ja też pewnie będę tak na pół gwizdka, można powiedzieć. Natomiast czwartego, no to już ruszamy ostro z tematem, tak? I wtedy każdy czwartek wałkujemy strategię, materiał i to wszystko. Jeżeli ktoś uczestniczy w mentoringu, nie dostał materiałów, szybciutko do mnie piszecie, bo to jest bardzo ważne, żeby każdy się zapoznał. Dzisiaj były wysyłane i tak się umawiamy, że w każdą środę te materiały z mentoringu będę Wam wysyłał. Okej.
Dobrze, słuchajcie, tyle jeżeli o mnie chodzi. Dziękuję pięknie, dzięki za to, że przyszliście. Widzę, znowu było ponad 100 osób, bardzo się cieszę. Słyszymy się na kolejnym spotkaniu. Miłego weekendu, długiego weekendu Wam życzę. Odpocznijcie troszkę od wykresów, ja też troszkę postaram się odpocząć. Wzmładujemy akumulatorki i działamy dalej, także trzymajcie się. Powodzonka, hej, ja, cześć.